teraz jesteśmy w takim momencie przekształcenia naszej firmy i też wzmacniania działu sprzedaży i też większego usamodzielnienia się naszego oddziału tutaj polskiego, którym są wymagane takie zmiany też na poziomie strategicznym, tak? Czyli zastanowienia się nad tym, jak zorganizować pracę działu sprzedaży i w jaki sposób w ogóle pracować nad strategią sprzedaży, w jaki sposób docierać do naszych klientów, więc ten program wydawał mi się najbardziej odpowiadający moim potrzebom. I tak, czy cała formuła jest inna, bo jest to kilka sesji, to nie jest szkolenie, które trwa dwa dni czy tydzień, które są zorganizowane, nie wiem, od poniedziałku do piątku, to jest dużo więcej materiałów, dużo więcej materiału e-learningowego, to na pewno, i dużo więcej case'ów. To są takie podstawowe wyróżniki i to, że Państwo czerpiecie jakby z bieżących badań, no macie tego materiału dosyć dużo, publikując swoje artykuły, więc ja przyjmuję, że bazujecie na bieżących informacjach i bieżących case'ach i bieżącej stanie wiedzy na temat, który prezentujecie. Cieszę się, że tutaj jestem. Co chwilę zdobywam pomysły nie tylko pochodzące z samego kursu, ale też od kolegów, którzy uczestniczyli w tym kursie, bo to jest tutaj grono bardzo ciekawych ludzi i naprawdę podoba mi się, że mam kontakt w tym gronie. Podobały mi się sesje związane z marketingiem, czyli generowaniem leadów i przetwarzaniem tych leadów dla rozwoju nowego biznesu. Mogę stwierdzić, że tematyka jest na czasie. Że nie omawiamy case'ów sprzed 10-15 lat, tylko materiały, które uzyskujemy i tematy, zagadnienia są jak najbardziej współczesne, z tego się cieszę. Bardzo dużo pomysłów można spróbować wdrożyć, przeanalizować, tak? O których nie słyszałem, no przede wszystkim w dziedzinie marketingu. Tutaj wiedza taka, gdzie widać, jakie są trendy za granicą, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. No, zapoznanie się z tym, posłuchanie również ludzi, którzy to wdrożyli, jest bardzo cenne. Wysoko oceniam tą wiedzę, którą tutaj dostałem. Dzisiaj bardzo ciekawa sesja jest, tak? Jeśli chodzi o kanał sprzedaży, bardzo mnie to interesuje. I jedną z takich najbardziej ciekawych sesji była ta zeszła, która mówiła o marketingu w takim nowym wydaniu. No i zobaczę, co dzisiaj będzie, tak? Bo jest to rzeczywiście dla nas temat bardzo gorący, tak? I mamy problematykę tutaj dosyć sporą. Jak to pogodzić, w jaki sposób to rozdzielać i ten omnichannel, prawda, wprowadzać.